Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego ósmego modułu kursu Zasady Planowania Żywienia. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Pożywienie odgrywa zasadniczą rolę w organizmie, a odżywianie wpływa na funkcjonowanie organizmu, który wymaga stałego dostarczania energii. W opracowanych racjach pokarmowych można dokonywać zmian wynikających z braku określonych produktów spożywczych, chęci zamiany droższych na tańsze, sezonowości. Zaleceń dietetyki. Przy zamianie produktów należy stosować następujące zasady. Dany produkt zastępuje się produktem o podobnym składzie. W obrębie tej samej grupy produkty wymienia się dowolnie. Zamiany można dokonywać pomiędzy grupami. Masło można częściowo zastąpić śmietaną. Nie należy wymieniać na przykład mleka na mięso, a produktów mlecznych warzyw i owoców na produkty zbożowe, które nie zawierają witaminy C. Ziemniaki nie powinny być całkowicie zastąpione makaronem lub kaszą. Ogólna zamienność nie powinna naruszać wartości odżywczej gotowego posiłku. Zapoznajmy się z przykładowymi zamianami produktów spożywczych. Produkt główny 100 g mąki. Produkty zastępcze: 100 g chleba chrupkiego, makaronu, grochu, fasoli, 135 g chleba, bułek i pieczywa półcukierniczego. Produkt główny: 100 g mleka. Produkty zastępcze: 100 g kefiru, jogurtu, 15 g mleka pełnego w proszku, 30 g serka homogenizowanego, 15 g sera twarogowego. Produkt główny: 100 g jaj, 400 g mleka pełnego w płynie, 100 g sera twarogowego, 80 g mięsa bez kości, 80 g wątroby, konserw mięsnych i pasztetu. Produkt główny: 100 g świeżych warzyw i owoców. Produkty zastępcze: 100 g papryki, pomidorów, kapusty włoskiej, brukselki, brokułów. 60 g soków pitnych, 150 g kompotu konserwowanego, 20 g owoców suszonych. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.